Był konkurs na powieść. Oczywiście krótko Newerly ogłosił. I ja pamiętam, taki zeszycik miałem. I w tym zeszyciku taką powieść tenisową. No, napisałem i w Małym Przeglądzie, tam były zawsze zawiadomienia redakcji. W Małym Przeglądzie było zawiadomienie, że jestem proszony na rozmowę z redaktorem. Przyszedłem, no, mając duszę na ramieniu i słusznie. Tam zresztą, jak wszedłem, było kilkoro takich, no, takiej młodzieży powyżej 14 lat już tego, oni między sobą. I rozmawiali o poezji, o Tuwimie, tak jak w schemacie. No i ten wstał, Newerly, czyli Jerzy, redaktor Abramow, podał mi rękę, blondyn, zaczesany taki. Ja nie zauważyłem, że on kuleje, bo on miał jedną nogę uciętą. No i on, Abramow, do mnie, powieść jest tenisowa, czyś ty kiedyś był na meczu tenisowym? Ja mówię, nie. Znam to z Przeglądu Sportowego, z gazety. No, mówi, on mówi, mężczyźni grają z mężczyznami, kobiety z kobietami, a u ciebie w finale on się spotyka z nią. To ja uważam, że ja miałem rację. Dla dramatu ja zmieniłem rzeczywistość. No ale zaczerwieniłem się strasznie i on wtedy mi powiedział, słuchaj, trzeba pisać o tym, co się widziało. To był zresztą ideał Małego Przeglądu. I dlatego ja uważam, że ja się nie nadawałem, bo ja wciąż jakieś powieści, to, tamto i tak dalej. A tam trzeba było pisać o swoim podwórku, o rodzinie, o przeżyciach, czasem bardzo śmieszne tego, ale konkurs na powieść wygrała Dycia z Zamościa, 11-letnia, i powieść w odcinkach, no powieść, która miała kilkadziesiąt stron, zamieszczoną w Małym Przeglądzie. I kiedy po latach ja już jako Jozef Hen byłem w Zamościu, spotkałem się z młodzieżą, to opowiadałem o triumfie Dyci z Zamościa, która zapewne zginęła.